w zimie wybrali się na Tarnicę właśnie bez koszulek. Hello! Dzisiaj witam Was z końca Polski. Tam już Ukraina. Natomiast tam jest cel mojej dzisiejszej wędrówki. Góra Tarnica. Najwyższy szczyt Bieszczadów po polskiej stronie. Patrząc tu po początku szlaku, to na tym szlaku prawdopodobnie jestem sam. Tam niżej były jeszcze jakieś ślady po butach, ale raczej z wczoraj. Także jest klimacik. Sam na szlaku. Człowiek Bieszczadu. Sam na szlaku. Patrzcie. To jest coś pięknego, coś niebywałego. Te kolory. Tarnica zaś zniknęła w chmurach. A gdzieś stamtąd słychać piły. Chyba piły. Ciekawe. O, ktoś chyba na skiturach jechał. No dobra, idziemy. Te piły to słychać chyba jednak gdzieś z tamtego pasma. Może to aż z Ukrainy? Diabli wiedzą. No jeżeli to nasi, to pomimo, że jest tu park narodowy i przyroda jest szczególnie chroniona, to w ściśle określonych warunkach wycinka jest tutaj możliwa. Wiem od człowieka, który robi w lasach. Coś pięknego. Tak w ogóle to jest temperatura koło zera, ale nie ma wiatru i wilgotność jest niska, dlatego też jest w miarę ciepło. Oczywiście tam na dole, na początku szlaku, w odsłoniętym terenie, no to powiewał taki delikatny, nieprzyjemny wiaterek, ale tutaj w lesie już go nie. Śniegu jest może z 5 cm. Także no warunki są robimy inaczej. Jako że najważniejsze to jest nie przegrzewać się,
bo przegrzanie się powoduje pocenie się. A jak człowiek jest spocony, to szybko traci ciepło, a już szczególnie gdy zrobi sobie chwilę przerwy, to to ciepło z człowieka ucieka momentalnie. I można iść. Zapomniałem o szaliku. Oczywiście mam go w plecaku, tylko ten plecak znów muszę teraz zdjąć. Oczywiście w górach, a już szczególnie zimą, trzeba obserwować swój organizm, jego ciepłotę. Wiadomo, podczas ruchu, a już szczególnie w górę, organizm produkuje ogromne ilości ciepła, które nas grzeją. No i to ciepło trzeba utrzymać w organizmie, ale nie wolno przesadzić, bo wtedy zaczyna się znowu pocenie, które służy do oddawania ciepła z organizmu. Także wszystko musi być wyważone. No i czapeczka. To jest bardzo ważne. No ja tam oczywiście przedtem na chwilę, bo to tylko na chwilę zdjąłem czapkę, ale czapeczka to obowiązek. Coś pięknego. To tak jak ci goście, którzy bez ubrania, no bez górnej części ubrania, mówiąc kolokwialnie, z gołą klatą biegają w zasadzie po górach w zimie. I z tego co czytałem, to sekret tkwi w tym, że oni się nie zatrzymują, nie robią sobie przerwy, bo nie mają na sobie nic, co mogłoby zatrzymać ciepłotę ich ciała. I szybko to ciepło by z nich wyparowało, a z kolei to oznaczałoby koniec pieśni i rychłą śmierć. Dlatego też, gdy chcą się napić, czy coś tam przekąsić, jakiegoś batonika, wszystko w ruchu, cały czas. Chyba 2 lata temu trafiło się kilku, 2 chyba, ale już nie pamiętam dokładnie, jegomości, którzy w zimie wybrali się na tarnicę właśnie bez koszulek. Im pieśń prawie też się skończyła. Bo do tego też potrzebne jest przygotowanie. Krok po kroku. No, na początku nie wiem, wkoło domu sobie trzeba pobiegać bez tej koszulki. Później po
po ulicy, później po osiedlu i dopiero wtedy wybierać się z góry, a nie na przepadło. Jeszcze prawdopodobnie ze wspomagaczem w postaci. No, tacy ludzie muszą być, bo gdyby nie tacy ludzie, to goprowcy nie mieliby co robić. Właśnie przyszedł mi SMS, że złapałem ukraińską sieć. Połączenia do Polski lokalne 4 zł 3 grosze za minutę. Odebrane. O! A nie, dobra, nic. Miałem. Miałem zwit, że było to B z cyrylicy. Ale to kropelka wody tak zakrzywiła i to jednak było nasze B. Dobra, XD. Godzinę też zmieniło na 10:54, mimo że jest godzina 9:54. Jakoś tak troszeczkę lżej na serduszku zrobiło mi się, jak zobaczyłem tych ludzi z tyłu. Jakoś tak samemu, oczywiście jest klimat i tak dalej, ale jednak tu jest dzika przyroda, jest wiele niebezpieczeństw. Ale póki co dotarłem do Wiaty, w której zrobię sobie przerwę na posiłek oraz gorącą herbatkę z termosu. Zaczęło troszkę mocniej ruszyć. Zastanawiam się, jak to będzie na połoninie powyżej lasu. Czy będzie taki wicher jak wtedy, gdy byłem tu na początku tego roku, chyba w styczniu. No, to było coś nieprzeciętnego. A na dole przecież też delikatnie tylko śnieg pruszył. A na górze głowę urwało. Ktoś tu jeszcze jest poza mną i tymi dwoje, którzy mnie wyprzedzili. Dobrze.
klimatycznie to wygląda. Powoli wchodzę na połoninę i cisza, nie wieje. No wiadomo, jakiś tam delikatny ruch powietrza jest, już nie przesadzajmy, ale póki co wygląda na to, że będzie spokojniej niż w styczniu. Nadzieję, szczerą nadzieję, że to jest robota przyrody, a nie człowieka. Nawet dobrze, że ci ludzie mnie wyprzedzili, bo mogę iść w ich śladach. Trzeba sobie życie, choć czasem, ułatwiać. No cóż. No, tutaj jest taki moment, że ten śnieg zrobił się nawet głęboki, tak na 20 cm. Coś koło tego. Ale odpuszczam. Tam co prawda idą dwie osoby, które szły jeszcze wcześniej za mną, w zasadzie jeszcze później za mną, ale jest za głęboko, jest za dużo śniegu tutaj przedtem, obok szlaku, to się okazało, że śniegu jest po pas. I ci końcy, którzy najpierw minęli, to oni też już zawrócili. Cóż, no, trzeba wiedzieć. Zejść ze sceny niepokonany. Zdrowy rozsądek ponad wszystko. I szczerze mówiąc, ja się o nich martwię. Cóż mi tu pląknęło? Cię znowu widzieć, play! Super!
tak jak mówiłem, zdrowy rozsądek ponad wszystko. Teraz to znowu Słowację mi złapało. W górach bardzo ważny jest zdrowy rozsądek, taka chłodna kalkulacja. Czy mi się coś opłaca, czy nie? Czy mi to zagraża, czy nie? Tak jak właśnie ja na chłodno przekalkulowałem wszelkie za i przeciw i no, doszedłem do wniosku, że nie warto się tam pchać w taki śnieg. I to wręcz niespodziewany. Nie spodziewałem się kompletnie, że tam będzie aż tyle białego puchu. No cóż, nie pozjadałem wszystkich rozumów. Poza mną też jeszcze dwie osoby się, jeszcze kolejne, wycofały. Ciężko jest przyjąć coś takiego na klatę, ale to nie jest porażka. Porażką byłoby, gdybym się tam zepchał i jeszcze coś by mi się stało i trzeba by było wzywać GOPR. No. Także to byłaby porażka. Tymczasem z powrotem jestem w deszczochronie. Dwie minuty temu przechodziła tędy ta dwójka, która tam na górze uparcie ruszyła w kierunku Tarnicy. No, powiedzieli mi tutaj teraz, że zdołali jeszcze jakoś przedrzeć się do Przełęczy pod Tarnicą. Natomiast tam już było tak dużo śniegu i nawianych zasp, że nawet te wskaźniki, te tabliczki z minutami do celu, to że nawet tego nie było widać, wszystko zasypane. No. Także dobrze zrobili, że zawrócili. No tym bardziej, że widoczność tam panująca jest bliska zeru. No, dosłownie mleko. Wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwie. A ja nieskromnie tylko utwierdzam się w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, wycofując się dużo wcześniej. Trzeba mieć tu.
Tak, oto królowa polskich Bieszczadów, Tarnica, schowała się w śnieżnych zimowych chmurach. Nie widać przełęczy pod Tarnicą, połoniny. Generalnie pogoda pogarsza się. Zaczyna sypać coraz więcej śniegu. Poza mną zrezygnowały jeszcze 4 osoby, a 3 kolejne napotkane po drodze uparcie ruszyły w górę. No cóż, źle im nie życzę, ale i dobrze nie wróżę. Tutaj oto widać jeszcze 2 przygraniczne szczyty. A może one są nawet i graniczne? Do końca nie wiem, jak ta granica z Ukrainą od tej strony przebiega. No, możliwe, że właśnie po tych szczytach. Tutaj jestem, Wołosate. Tu jest granica, tutaj nie zaznaczona na tej mapie ukraińska wieś Łubnia. A tu jest trójstyk granic Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Czyli wychodzi na to, że ta granica rzeczywiście biegnie po tych dwóch szczytach, które przed chwilą pokazywałem, a których nie widać teraz. Tutaj zaczyna się albo i kończy główny szlak Beskidzki, o którym coraz więcej myślę i który coraz bardziej mnie kusi. Ale to pieśń przyszłości. Na górskie wycieczki polecam zabierać także skarpetki na przebranie. I to tak w lecie, jak i w zimie szczególnie. Ale w lecie też. Bo przemoczone buty i skarpetki to nic fajnego. Hello. Siadłem sobie pod wiatą w Wołosatem i dosłownie w ciągu 10 minut, może 15, zrobiło mi się takie zimno, że głowa mała. To właśnie pokazuje, jak szybko wychładza się organizm. No, mimo że nie przepociłem się ani nic z tych rzeczy, a mimo to w bezruchu organizm wychładza się w błyskawicznym tempie. Także wracając jeszcze na moment do tych gości, co chodzą po górach bez koszulek. No. To oni nie mogą sobie zrobić przerwy
muszą to picie czy jakieś przekąski jeść cały czas idąc. Bo inaczej to, nie mając nic na sobie, to wychłodzą się chyba w ciągu 2 minut. No dobra. A tymczasem pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i... tymczasem.